to jest ich trochę. Karabinem nie miał szans w starciu z CKM-em. Ciężki karabin maszynowy był zdecydowanie panem, królem pierwszych dni, pierwszych zajęć. Niemiecki patrol natknął się na rosyjską pozycję, żeby mieć szansę wycofać się osłonę, dała mu artyleria polowa. Rusacy wycofują się do swojej pozycji, jednak w ślad za nimi rusza rosyjskie kontratarcie.
grubszego. Poza bombami, które na początku były wyrzucane ręcznie przez pilotów. Taki biały dym, proszę Państwa, płynący ze samolotem oznacza prawdopodobnie, że pilot otrzymał trafienie w przewód olejowy, który się zapalił i taki właśnie zostawia z dym. To charakterystyczne właśnie zatrafienie samolotu, który ma przerwany olejowa. Jak Państwo doskonale wiecie, samolot ma jakiś silnikiem, trochę gorzej lata niż samolot z prawym silnikiem. Jak Państwo widzą, część oddziałów pruskich zostało wysłanych do szturmu ze swoimi tornistrami, ponieważ jeszcze w 1914 roku wierzono i znano temu, że prawdziwy żołnierz to jest taki żołnierz, który wszystko ze sobą nosi i który posiada pełne wyposażenie. W armii niemieckiej po takim ataku podoficerowie potrafili sprawdzić, czy na pewno żołnierz ma zapasową parę biegów. Polski szturm został odparty. Wszyscy obrońcy zdecydowali się na spontaniczny i szybki kontratak. Przy okazji wzięli do niewoli kilku jeńców. Wysadzenie niemieckich pancernych sił mogły miało spowodować wygranie tej jednostki na frontu. Jak zwykle, proszę Państwa, to żołnierze zatopy poszli oni do pełnego dużego szturmu, ale i tak zostali przytrzymani. Teraz nie ma szturmu niemieckiego.
proszę Państwa, ale Niemcy cały czas nie mogli przełamać rosyjskich pozycji. Dowódca najwyższej armii zgłosił się pacjentom z Haber. Powiedział, że ma metodę zakończenia pierwszej wojny światowej w sposób doskonały. To jest jakiś rodzaj gazu łzawiącego, więc chcieli się przed nim schować. Nie wiedzieli, że chlor szuka właśnie miejsc w ziemi, bo tam, gdzie jest tylko jakikolwiek dół, tam się osadza i w większym stopniu dusi żołnierzy. Przepraszam. Zapraszamy. Buba. A gdzie nam?